Jeszcze tylko 4? To aż tyle ja zabrałem? Kurde, nawet nie zwróciłem uwagi. Na pewno jedną tutaj będziemy mieli. Ale gdzie są 3? Thanks for the help, Spyro. Here's a dragonfly for you. Hey, it's Rick! Myślałem, że on coś więcej powie. Ale jak zwykle się pomyliłem. Dobra, tu nic nie ma. Ale tu mamy jakieś przejście. Co jest za przejście? A, my tu jesteśmy już. Okej. 779 na 800, aha. Czyli znowu nam brakuje czegoś. Standard, no czemu mnie to nie dziwi? Tu mamy drabinę. Okej, dobra. Nie zauważyłem, że tutaj drabina jest. Jesteśmy w ogóle w wieży zegarowej. Goose. Okej. To jeszcze dwie ważki nam zostały. Czyli musimy wchodzić jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. What? Co ten Spyro? Jesteśmy na samej górze wieży jakiejś zegarowej. Au, przejście jakieś. Mamy sekretną minigierkę do ogarnięcia. No, niech się tutaj podliczają te klejnociki. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Jeszcze jak. Musimy zestrzelić te statki. Okej. Czuję się, jakbym grał w Crash of the Wrath of Cortex teraz i ten poziom, gdzie trzeba było też bombardować te statki. Widzę, że kurde... średniak... albo po prostu, no trochę chujowa gra. Kopiuję od średniaka. Fajnie, bardzo fajnie, podoba mi się to, naprawdę. To jest crossover, na którego nikt nie zasługiwał, nikt nie chciał, ale wszyscy dostali. Jakim cudem? Nie mam zielonego pojęcia. No dawaj. Tu ten się już dymi, tak więc zaraz padnie. Ten też się już dymi. Tam nawet w płomieniu już jest. To jeszcze lepiej. Dobra, już jeden padł. Zostały nam jeszcze tylko 3. Dobra. Jeszcze tylko 2. Fajna, przyjemna.
przyjemna minigierka. Super, obroniliśmy. Puffy Palace is safe once again. This dragonfly was taking shelter inside the palace. Here, you can have it. Hey, it's Tweedle. If you'd like to try shooting a few more battleships, I'm sure there's a few more out there. Defend the Puffy Palace? Czy to będzie znowu to samo? No, znowu to samo. Wychodzimy stąd. No, co miałem zrobić, to zrobiłem. Okej. Okej. Zapiszmy sobie. I cały czas nam... Co? Jest jakiś kurde... Jest jakiś ten? W zegarze? Co jest? Wyżej jeszcze? Aha. Nie no, super, fajnie. Świetnie. Tu są klejnoty. Może to są te, które powinienem zebrać. Jeżeli będę miał 100% w tym poziomie, to będzie elegancko. Ale wątpię w to, że tu będzie 100%. No, bo brakuje nam jeszcze. Ile nam brakuje? ...787. Gdzie są pozostałe klejnoty, ja się pytam. No gdzie? To nie jest żyćko, znaczy to nie jest klejnot, ale to jest żyćko, więc w sumie... Może to i nie jest klejnot, ale przynajmniej... też cieszy. Spróbujmy przelecieć w ten sposób. O, bo tu są jeszcze... A! Widzicie, tam możemy dolecieć jakoś. Tylko będę musiał, kurde, tak jakoś polecić, żeby... żeby właśnie nie tracić w durny sposób żyć. No właśnie. W ten sposób powinienem dolecieć. Superancko, w końcu poziom będziemy mieli skończony w 100%, aż muszę to zobaczyć, bo dawno nie widziałem 100%. Nie no, świetnie. To tylko dwa poziomy zrobiłem na 100%. Nie no, kurde. Proszę, wyjdźmy stąd lepiej, bo ja zaraz pierdolce wewnętrznie dostanę. O, zapiszemy sobie w razie co, żeby nie było, że mi się coś tutaj zbaguje. Wszystko fajnie, tak więc dajcie znać, co sądzicie na temat tego poziomu. Czy też również mieliście z nim problemy, jak graliście. O, Jesus Christ. Jakaś cutscenka. Trzeba będzie się zamknąć.
wanted. Where are they? Where are my dragonflies? Excuse me, oh short one. Sir, short one. Something went wrong with your scepter. I think the dragonflies were scattered all over. Scattered! Scattered! Oh! Something must have gone wrong with my scepter. The dragonflies must be scattered all over the continent. No matter. Without their dragonflies, the dragons are helpless. I'll send my Riptox out to collect them all and put that purple dragon out to pasture. Może tylko ja odniosłem takie wrażenie, ale śmiech Rip to w ogóle był jakiś taki creepy. Dobra, podejdźmy w sumie do smoka, bo mamy kolejny power up. Hyrule, the magic of this sacred room will bestow upon you the power of ice breath. Okej, czyli w tym momencie będziemy mogli zamrażać. Super, fajnie. Bardzo fajnie. Ta tylko będzie musieli znaleźć tamtą bramę. Ona będzie tutaj, na bank. Bo to jest ostatnia brama, do której nie wchodziłem. Której w ogóle nawet nie otwierałem. I pomyślę, że to wszystko, cała ta gra jest wokół jednego hubu. Że nie ma tutaj więcej hubów, tylko ten. Ale te poziomy są naprawdę tak momentalnie długie, że to jest czasami niepojęte, powiem wam szczerze. Czasami naprawdę wolałbym chyba krótsze poziomy zdecydowanie. Super. Kolejna część hubu została odblokowana. Zostały nam ogólnie tylko 4 poziomy na całą grę chyba. Sparks, ja o tym wiem. Nie musisz mi o tym mówić. Mamy tak, Monkey Monastery, Honey Marsh. No, 3-4 poziomy nam zostały plus ostatni boss. Super, fajnie. Trzeba będzie w ogóle nadrobić poprzednie poziomy. Zacznijmy w ogóle od tego. Ale ta część hubu w ogóle też, w mojej opinii, graficznie bardzo ładnie wygląda. Super. Fajne naprawdę jest. To jest dosłownie już koniec gry. To jest autentycznie ostatni akt gry. Gdzie tak naprawdę już będziemy coraz bliżej końca no tego let's playa, nie? Trochę z ulgą to mówię, ponieważ nie będę ukrywał, że no momentami to, pomimo pięknej w miarę grafiki, bo naprawdę to, co tutaj zostało pokazane, to jest majstersztyk, to koniec końców... Masa! Wykrzyknik, okej, to niezła masa. Prawie jak Masza. To po prostu powiem wam, że ja czuję takie psychiczne zmęczenie, nie? Przez te absurdy i przez te wszystkie rzeczy, które mają tutaj miejsce. Dawno nie byłem tak bardzo zirytowany i zmęczony. Oh yeah, you'd think I'd remember that by now. Okay, so what's the challenge this time? Okay, that dragonfly is as good as free. Ta, mamy kolejny challenge portalowy, który polega na zamrażaniu. Z tego co widzę. Ta, będziemy musieli mrozić ogniska. Easy. Do ogarnięcia.
Nie ma w tym nic trudnego. Tak tylko powiem od siebie. Może co jedynie to jest trudne, że nie wiem, gdzie są porozmieszczane te ogniska. A, tu są jeszcze, tam jest. Oho, reinkarnacja profesora. Super. I was working on a fantastic new experiment, but I suddenly disappeared from my laboratory. If you find some more of these dragonflies, I bet their magic could get this contraption working again. Potrzebujemy 65 ważek, żeby dostać się do tego poziomu. Dlatego mówię, zanim zrobimy jakikolwiek challenge, tak jak tam było z tymi, to warto byłoby tutaj... No właśnie. O, Fluffy fajne, słodkie imię. Fluffy. Dobra, zróbmy najpierw, kurde, tutaj 100%. Pozbierajmy wszystko, co trzeba. I wtedy będziemy robili dalej, co trzeba. Czyli... dalsze poziomy, chociaż nie w dzisiejszej sesji, nie, w dzisiejszej sesji to ja zdecydowanie odpadam. Może co jedynie, jak jeszcze będę na siłach, to wrócimy do poprzednich poziomów i pozdobywamy te zaległe rzeczy, żeby już tam mieć wyczyszczone w 100%. Ile nam w ogóle blakuje? Niedużo, dwie ważki i... A... Trochę klejnotów. Niedużo. Kogo ja chcę oszukać? Czemu ja ciągle samego siebie oszukuję? Ale tutaj mi się bardzo podoba ta lodowa sekwencja. Bardzo fajnie ogarnięte tutaj jest. Takie połączenie tych wszystkich poziomów. No nie? Nie gadajcie, że to jest Agent 9. Błagam, proszę, nie mówcie, że to jest on. Bo ja nie wiem, co ja zrobię. Się wścieknę. Sandra, no, bardzo ładne imię. Sandra. No, teraz już nam zostaje jedna ważka. I w Crop Circle Country została nam też jedna ważka. No. To nie jest śmieszne, to jest smutne. Ja wewnętrznie płaczę. Wiem, że jedna ważka to będzie za ten challenge z gaszeniem tych ognisk. Natomiast kryształy... O, tam są. Znaczy kryształy, klejnoty. Czy da się tam wyżej dostać, do tej świątyni? Chyba nie. Nie, nie da się. Czyli jak nie tutaj, to ewidentnie gdzieś musiałem w którejś z innej części hubu coś zostawić. I my teraz znajdziemy te klejnoty zaległe. W co ja się wpakowałem? Powiedzcie mi, dlaczego ja w ogóle wpadłem na taki genialny, najlepszy na świecie pomysł, żeby robić 100%? Powiedzcie mi, co ja takiego złego zrobiłem? A, nagrywam let's playa na YouTube, zapomniałem. Widzę, że mamy tutaj już utrudnienie. Żółte
fajansy mnie tu atakują. Won. A pewnie się zapytacie, dlaczego tu wróciłem. Otóż jestem cymbałem. Ale to odkryjecie za niedługo, dlaczego jestem tym cymbałem. Choć myślę, że się domyślacie. Bo nie bez powodu tutaj wróciłem. Jakiś powód musi być, że ja tutaj ponownie zawitałem do tej minigierki. Nie dla czystej przyjemności, żeby nie było. Cool! You did it again! Please take my pet dragonfly as my thanks. Make sure to feed her lots of crickets. She just loves them. Hey, it's J-Dubs. To był ten ostatni to była ta ostatnia ważka. Rozumiecie to? Ale jestem cymbał, że ja w ogóle to skipnąłem, ja wyszedłem, ja tak później szukałem po tym poziomie, myślałem, żeby się save zbugował. Kolejny poziom zrobiony na 100%. Zostaje nam jeszcze tylko hub pod względem ważek, jak i klejnotów oraz Laulau Island. Luaua Island, kurde, ja nie umiem tego wymawiać, no co jest ze mną nie tak? Zapiszmy sobie w ogóle swoją drogą. 54% gry, tu już mamy ponad połowę. I teraz spierdalamy stąd, won mi z tym poziomem. Ile nam brakuje? A, mamy już 800 na 800, super, fajnie. Nadrobiliśmy klejnociki tutaj, super. Podoba mi się to. A teraz gasimy. Jak pety na dworcu kolejowym. Albo autobusowym, whatever. I ostatnie ognisko będzie tutaj, bo widziałem, że się pali. Szybko, 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 szybko. Jest. Udało się. Hey, it's Howie. Nice, mamy ogarnięte. O Jesus, 50 ważek mamy na 90 z tego co wiem. Nie 80, tylko 90, tak więc... O Jezu, zobaczmy jak wygląda teraz Atlas. Oj, tylko nam tutaj brakuje już. To może szybko zobaczmy ten poziom. Kurde no. 2 godziny nagrania mam, rozumiecie to? Nie, ja dzisiaj... Pasuje, ja wrócę, przynajmniej postaram się ogarnąć te klejnoty zaległe na tym Luaulu Island i te ostatnie 4 poziomy następnym razem zrobimy, a pewnie jeden z nich tylko zrobimy, ponieważ te poziomy są koszmarnie długie, że aż one wysysają radość z życia, powiem wam autentycznie szczerze, wysysają one radość z życia. Mam dość! Gdzie to kurwa było? Mamy wszystkie poziomy nadrobione. Ja po raz kolejny się pytam, gdzie to kurwa było? Nie wiem, wyłazimy stąd, serio. Mam dosyć, naprawdę, mam dosyć tej gry. Serio, mam dosyć.
Gdzie ten klejnot był? Ja się pytam, gdzie on był, jak go szukałem? Dobra, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj jestem wykończony tą grą, żygam na tę grę, dosłownie nie mogę na nią patrzeć, wewnętrznie mam ochotę pójść sobie, nie wiem, zagrać w piłkę nożną, porobić inne rzeczy, niekoniecznie patrząc na ten, na to coś, co ma imitować gierkę. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać, co sądzicie o poziomach, które tutaj robiłem, a raczej o jednym poziomie plus backtrackingu do tamtych poziomów. No i co, zostały nam już tylko 4 poziomy i ostatni boss na całą grę. A jutro wychodzi zajebisty i długo przeze mnie wyczekiwany Sonic Frontiers. Nagrywałem to 7 listopada o godzinie 14:43 i mam kurwa dosyć. Mam kurwa dosyć. Na razie, trzymajcie się i cześć. Do następnego razu. A ja idę spać. Znaczy, idę poleżeć sobie. No, trzeba odpocząć po robocie w końcu. Nara!